Kika, kochani, jeśli chcecie, jak został wykonany ten oto makijaż, zostańcie ze mną, zasubskrybujcie kanał, dajcie lajka, jeżeli Wam się spodoba. A kto mnie jeszcze nie zna, cześć, mam na imię Asia, miło jest Was poznać i serdecznie zapraszam do mojego Centrum Dowodzenia nad Światem. Dawać im. No dobra, kochani, to zaczynamy z makijażem. Tak sobie myślałam, co mi dzisiaj tutaj zmalować. I przypomniało mi się, że mam kilka ciekawych pigmentów, które dostałam niedawno z AliExpress, które zamawiałam sobie ja sama. I wpadłam na pomysł, że użyję tego. Nie wiem, czy Wy będziecie dobrze widzieli to, co tutaj się dzieje w tym słoiczku. I jaki to jest kolor, ale raczej wątpię, kamera tego nie odda. Jeszcze mam tutaj wieczko i spróbuję Wam to pokazać na tym wieczku. Niby to jest takie, wiecie, jakby bordo. Baza to jest bordo. Aczkolwiek kolor zmienia się, o jak widzicie, może tak pod dół, że to jest też złoto i zieleń. Więc to jest taki ala żuczek, coś na tej zasadzie, on się pod różnym kątem badania światła będzie inaczej zachowywał. Jego jakby te kolory zostają wydobywane w zależności od tego, jak pada światło. Więc na pewno będziemy bawili się tym. Rzęski, które użyję do makijażu, to będą te i to jest Shili, również z AliExpress. Dużo kosmetyków, które też używam, będą przewijały się, które kupuję z AliExpress. Siłą rzeczy. Inaczej nie będzie. Także, moi drodzy, zaczynamy od tworzenia tego elektryzującego makijażu. I pierwsza rzecz, od której zaczynam, to jest korektor z Elfa. W ostatnim makijażu też go używałam i tak jak już wspominałam, makijaż zrobię tylko jedno oko, a resztę makijażu poza obiektywem kamery, żeby po prostu skrócić czas trwania filmiku. Jeżeli będę testowała w razie podkład, to kolejność będzie po prostu odwrotna. Zrobimy makijaż oczu poza obiektywem kamery, a podkład, jeżeli będzie w testach, będzie w pierwszej kolejności, a jeśli na przykład makijaż, który będę miała podczas testowania, spodoba się Wam, jak najbardziej, też go dla Was wykonam. Także zaczynam. Ustawię sobie jeszcze trochę lusterko bliżej siebie. O właśnie, w ten sposób. Jak będę uciekała Wam wzrokiem w tą stronę, to znaczy, tu mam lustro. Tu mam lustro. Także standardzik, to co ostatnio, rozblendowuje cienie. W tle gra muzyka po cichu, więc mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać w odbiorze filmiku. To są remiksy starych kawałków. I tak, od czegoś najpierw trzeba zacząć. Mam przed sobą tu sporo dzisiaj paletek różnych cieni. Między innymi zahaczyła mi się ta z Make Up Revolution, taka Galaxy. Paleta się nazywa Forever Flawless Constellation i prezentuje się ona w ten sposób. O, intensywna, nie? W dużej mierze na pewno użyję kosmetyków cieni z tej palety. I pierwszy, od którego zacznę, to będzie ten Asteroid. Biorę sobie jakiś tam puchaty w miarę pędzelek, użyję tego pędzelka, jest to płaski puchaty pędzel z Glam Brush O3 i to jest stara seria, więc nie doszukujcie się, bo najprawdopodobniej już tego nie znajdziecie. Za to Glam Brush ma inną fajną gamę teraz pędzli, no i cieni, więc tam też możecie znaleźć jakieś swoje perełki. Użyję tylko tego cienia na zasadzie, wiecie, żeby fajnie mi się później pozostałe inne cienie blendowały. Następny pędzelek to jest Belly i to jest takie jajeczko, też dosyć puchaty pędzelek. Będzie nim łatwo po prostu blendować te cienie. I tak, zastanawiam się,
nad tym różem, bardzo elektryzujący i nazywa się Wenus. I myślę, że nim poprowadzę w częściowo. Później myślę o Jupiterze. Maczam sobie pędzelek, nadmiar strzepuję i lecimy z koksem. Tak. To jest to. Cienie z Make Up Revolution ja akurat osobiście lubię. Jeszcze chyba żadna paletka nie zawiodła mnie. Bardzo fajnie są napigmentowane cienie. Przyzwoicie się rozcierają. I praca z nimi jest raczej łatwa. Przynajmniej takie jest moje zdanie na ten temat, że raczej ta praca z tymi cieniami jest łatwa. Jeżeli w razie wariowałoby trochę oświetlenie, to dlatego, że ja siedzę przed oknem i korzystam z naturalnego oświetlenia, które daje mi natura. Mam lampę, owszem, ale cieszę się, że nie ma słońca i są chmury na niebie, bo mam jednolite w miarę światło. O, jest tak jak widzicie, on się bardzo ładnie rozciera. Myślę, że obiektyw tutaj też nie do końca pokazuje to, jak ten cień się rozciera, jaka fajna mgiełka od góry jego powstaje. Aczkolwiek jeszcze tak sobie patrzę, zaraz narobię hałasu, jak tego nie podstawiam, i mam tu jeszcze inne palety. Myślę, że skorzystam też z tej, z której robiłam ostatnio makijaż, tej Fruity Pie Feeling z Ukanbe. I chciałabym jakiś taki troszeczkę pomarańcz. Myślę, że ten Tangerine byłby fajny. Coś jeszcze innego bym tu chciała. O właśnie, i taką odrobinką, dosłownie muskam tylko sam jakby ten brzeg tego cieniowania z różem. Tego cienia też nie nabieram bardzo dużo, nabieram jego tylko odrobinkę i po prostu tutaj, tak jak widzicie, muskam ten cień od góry, żeby jeszcze tak go troszeczkę rozdymić. Dodatkowo rozetrę go sobie czystym pędzelkiem. Żeby był jeszcze bardziej taki rozmglony. No to jak mówię, tak jak widzę w podglądzie, obiektyw tego aż tak nie łapie, jak to w rzeczywistości wygląda, nie? A zapowiada się dobrze. Także to by było to z tej palety. Przechodzimy z powrotem do palety z Make Up Revolution. Biorę sobie kolejny czysty pędzelek i ten jest z Jessu 231 i to jest też takie jajeczko troszeczkę bardziej szpiczasty. Będzie łatwiej nim po prostu teraz w te załamanie powieki dojechać cieniem. I teraz kolejny cień, który chciałabym sobie tutaj użyć. Zastanawiam się pomiędzy Jupiterem a Marsem. W pierwszej kolejności pójdzie Jupiter. Bardzo ładny cień. Zobaczymy po prostu, jak on będzie się łączył z tym. Chcę przyciemnić tutaj załamanie powieki tym cieniem i rozetrzeć go troszeczkę ku górze jeszcze. Będzie taki, wiecie, dosyć ostry makijaż. Lubię takie, po prostu ja lubię takie. Z tym wyjedziemy trochę dalej. Żeby był taki zaostrzony w tą stronę do skroni. No i dobra, tu jest ok. Myślę, że w tym makijażu chyba też się pobawimy troszeczkę z Cut Crease, więc ponownie pokażę Wam, jak wykonuje się Cut Crease. I teraz kolejny pędzelek. Najlepiej, żeby był właśnie troszeczkę bardziej już płaski. Też puchaty, ale
ale sporo mniejszy. O. I to jest Zoeva 234. To jest taki płaski, płaski, ale puchaty nadal pędzerek. I nabierzemy sobie tego cienia Mars. Nie bójcie się, jak wyjedziecie sobie na tę niepomalowaną, że tak powiem, część powieki. Ona i tak zostanie zakryta tym cieniem, z tym pigmentem, który ja na przykład będę używała. Wy możecie użyć jakiegokolwiek innego cienia, jaki tylko będzie Wam się podobał. A w razie co, link do tych akurat pigmentów też Wam udostępnię w opisie pod filmem. Jest bardzo intensywnie. Widzicie? Wygląda tak, jakby cień szedł tylko dotąd, a on idzie w rzeczywistości prawie że pod sam łuk brwiowy. Czyli jeszcze gdzieś tam troszeczkę kamera gubi mi to, ale dobra. Na zdjęciu będziecie to widzieli dużo dokładniej. Mars. I teraz ten cień Mars jak najbardziej dopycham w kąciku oka i delikatnie wyciągam go tylko tutaj powyżej łuku. Następny cień, którego użyję, tak, będzie ich w tym makijażu akurat dosyć sporo. Nie ten pędzelek. Gdzie jesteś, krzyku? Możesz być i ty. Będzie to taki pędzelek kuleczkowy, z włosie naturalne, z pucyka. I to jest Lambrusz O6. To jest też stara seria. I weźmiemy ten ciemny cień, i to jest Universal. Ten jest dosyć sypki. Daje, widzicie tutaj ten osyp w środku. Jest dosyć sypki i bardziej sypki niż pozostałe. Także dlatego właśnie robię makijaż twarzy w ostatniej kolejności, ze względu na cienie, które mogłyby się osypać mi na już wykonany podkład i po prostu zniszczyć go, nie? One się wszystkie ładnie siebie łapią, co mi się też bardzo podoba, bo o to właśnie chodzi, żeby cienie się siebie ładnie chwytały. No to aż tak nie widać w obiektywie, jak to pięknie się przyciemniło, ale no dobra, cóż, trudno się mówi. Zwilżę lekko sobie pędzelek. Ach, to się chwyta. I to jest woda różana, spray feeling water, woda różana, także z AliExpress, bo ja właśnie, tak jak i wspominałam, stamtąd dosyć dużo zamawiam. Chodzi mi o, wiecie, takie przyciemnienie tej akurat części już. Makijażu. Cienie nie są kamieniste. Nie są takie twardo sprasowane, takie, że jest ciężko je wygrzebać z wypraski. Na całe szczęście, tak jak mówię, one są bardzo przyjemne w pracy. Aczkolwiek wiem, że nie wszystkie cienie z Make Up Revolution są takie właśnie w współpracy, że gdzieś tam nie zawsze da się z nimi tak pracować. I tak patrzę na to wszystko i się tak zastanawiam. Jednak nad jakimś takim naprawdę zdecydowanie ciemnym cieniem, którego w tej palecie, no niby jest ich tutaj pełno, ale to nie jest to. No to nie jest to.
Tutaj na przykład w tej paletce mam ten i to jest chestnut albo choco chips. I spróbujemy może ten choco chips bardziej, bo to jest taki brąz. O właśnie, o coś takiego bardziej mi chodziło. Taki zdecydowany ciemniejszy cień, który jednak będzie kontrastował z całą resztą. Bo tamte zaczynają się po prostu zlewać w jedno. Jest troszeczkę osy, dlatego tak jak mówię, proponuję raczej zrobienie tego makijażu w tej kolejności oczy, twarz, żeby po prostu uniknąć zniszczonego podkładu i roboty po prostu dodatkowej. No i na pewno pojawi się tutaj jakiś czarny cień, bo ja bym nie była sobą, jakbym tego nie przyciemniła jeszcze mocniej. Także lecimy z koksem. Środkiem powieki, tak jak mówię, nie przejmujcie się. To i tak nie będzie widoczne. O, to jest właśnie o to, co mi tutaj chodziło. Czy jest ten czysty pędzelek tutaj? Jeszcze chcę zaostrzyć po prostu tą linię później tutaj. Wiecie, to też pomaga to nagrywanie tego filmiku, tworzenie tych makijaży. Żeby się tak troszeczkę od tego wszystkiego oderwać, co się obecnie dzieje. Wiecie, jak wygląda na ten moment sytuacja na całym świecie, wiecie, o czym też mówię, o koronawirusie i każdy z Was wie, jak jest trudno obecnie, nie? No i dobra, lecimy z Cut Crease. I teraz będziemy lecieć już z tym pigmentem, dopóki jest mokry jeszcze korektor. No i teraz zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Biorę sobie jakiś taki, o, nie za wielki pędzelek, ale nie ten. I to jest Belly. Taki pędzelek, lekko zwilżego. Żeby mi się jeszcze lepiej do pędzelka przykleił pigment. Uuu, tu jest moc. Tu jest power. I odnoszę wrażenie, że jednak bez kleju z Nyxa to się nie obejdzie i zrobi mi się spore osy, dlatego właśnie. To jest to. Także wwalimy jednak z klejem. To jest klej NYX Glitter Primer. Nakładam sobie go na wierzch dłoni. Biorę jakiś syntetyczny pędzelek. Nie bierzcie nigdy do tego pędzelka z włosia naturalnego. Bo to już może być później nie do uratowania. Włosie syntetyczne jesteście w stanie z tego fajnie domyć.
sam mokry korektor to jednak w tym wypadku zdecydowanie zbyt mało. Także lecimy dalej z koksem. No, powiem wam, że tu jest moc, ale naprawdę odnoszę wrażenie, że obiektyw, to choćby nawet bardzo chciał, to nie jest w stanie tego w pełni wam pokazać, co tutaj się dzieje z tym cieniem. Boże, jaka to jest... To jest power. Wow. Teraz by się przydał właśnie bacik, nawet tej wody, żeby to ściągnąć z policzka, spod oka. To się tak mieni, że naprawdę ja mam wrażenie, że aparat to wam tego nie jest w stanie pokazać. Tu jest kolor fioletowy, zielony, burgundowy, złoty. To jest taki prawdziwy, najprawdziwszy żuczek. Cudo. Naprawdę cudo. I teraz jeszcze tak patrzę. Patrzę, widzę, że na przykład podkreślimy tutaj bardziej czarną kredką. Jest to czarna kredka z Maybelline Tattoo Liner. Może istnie czarnym. Dorzucimy troszeczkę czarnego cienia, a czarny cień użyję z paletki Lotte London X Twilly Living My Best Life. I ten czarny cień nazywa się Not No Shade. Czarnego to tak jakby tu nie było, a jego tam jest naprawdę sporo. Dobrze. I teraz dobrze by było jeszcze kreseczkę eyelinerem. Do tego postaram się użyć. NYX Epic Ink Liner. To jest taki eyeliner w pisaczku. Oczywiście ja mam śliskie teraz ręce po kremie. Nie mam problem, żeby cokolwiek otworzyć. Ale z nim ostatnio widzę, mam jakiś problem.
jakby mi się gdzieś tu ze skówki wylewał. Ciekawe. Ale dobra. Myślę, że jest gites. Jest ok. Odrobinę czarnej kredki jeszcze na linię przy podrzęsami. Nie lubię tego robić. Dobra. To jest to. I tak, z wykończonym makijażem oczu i twarzy wrócę do Was po przerwie, tak jak też zapowiadałam. Podsumujemy cały makijaż, pracę z tymi kosmetykami. Zobaczycie po prostu, jak wyjdzie cały wykończony makijaż. Dokleję parę rzęs sobie. I taki jest efekt końcowy tej pracy nad tym makijażem. Tak to wyszło. Tak jak widzicie. Jeszcze pokażę Wam jeden taki mały trik. Gdzieś tutaj położyłam pędzelek. Bierzecie sobie taki pędzelek. Najjaśniejszy cień. I żeby podkreślić jeszcze brwi. Ich wyrysowanie. Bierzecie jasny cień. Może być nawet biały. Przy takim makijażu może być biały. I jeszcze obrysowujecie im tutaj linię brwią. Widzicie? Linia brwi staje się ostrzejsza, bardziej wyraźna. O Jezus, rana ramionka, wstanika. Bo czym się trzeba zdenerwować, nie? Jak bym miał być zbyt piękny. Więc tak by to wyglądało. Rzęsy, tak jak wspominałam, użyłam tych i je kupuję na AliExpress. Tak jak i dużo innych rzeczy, jak już wiecie, sporo rzeczy, które się będzie przewijało w moich filmikach, będzie z AliExpress. No cóż, ten typ tak ma. W każdym razie, jak widzicie, one są bardzo gęste. Nie są jakieś teatralnie długie te rzęsy, ale są bardzo gęste, bardzo takie puchate, takie napuszone. Rozumiecie, o co chodzi? Jest ich dużo, jest tu objętość, jest tu moc, że tak powiem. Tak by się to prezentowało. Na policzku rozświetlacz, nie chodzi. Ale paletka z Make Up Revolution to jest paletka rozświetlaczy. Reload nazywa się ta paletka. Rozświetlacze prezentują się w ten sposób. Ten jest zdecydowanie za ciemny dla mnie. Ja zwykle używam ten. Pokażę Wam po prostu, co to za rozświetlacze. Wygląda to w ten sposób. Te dwa są takie najbardziej, według mnie, przyzwoite, najciemniejsze. Jeśli będzie. Są takie najciemniejsze. Ten ładnie się rozciera, daje taką fajną, złotą poświatę. To jest właśnie efekt tego rozświetlacza. I powiem Wam szczerze, że nim też możecie zrobić sobie bardzo ładną taflę. Ten rozświetlacz będzie widoczny, ale, tak jak mówiłam, twarzą do Was, kiedy jestem, ten rozświetlacz nie robi takiego odcięcia, nie będzie tego efektu takiej plamy, albo jakby Was ktoś strzelił w twarz i zrobił Wam siniaka. Poza tym... dziecko stara się wypełznąć teraz w pokoju.
Mówię, czy inaczej. Róże, które używałam do policzków, to jest paletka z Freedom Makeup i to jest Pro Blush Palette. Prezentuje się ona w ten sposób. Bardzo ładna. Ja akurat używałam tego i tego różu. Ten ma troszeczkę złotych drobinek. Ten drugi to jest taki, wiecie, róż, ale wbrew pozorom on wygląda bardzo subtelnie na buzi. On jest taki intensywny, to on jest taki w palecie. W momencie, kiedy go nakładamy na buzi, on już aż taki pieroński nie jest. I konturowanie twarzy to jest paleta Kobo. Już jest trochę dojechana, ale moja ulubiona paleta do konturowania. No cóż, trzeba mieć jakiegoś ulubieńca, nie? No to już jest mój taki, wiecie, stary ulubieniec. Zresztą widać to po opakowaniu, że to już jest wysłużony produkt. Paleta do konturowania prezentuje się w ten sposób. Sorry, jest uwalona, no ale jest w użytku, więc inaczej nie będzie wyglądać. Tego używam zwykle namiętnie, więc to jest taki, wiecie, mój odcień. Ten troszeczkę, żeby wzmocnić przykładowo konturowanie. Ten jest fajny do ocieplenia twarzy, czyli zwykle, jeżeli go używam, po czym też widać, że jest najmniej ten i ten dojechany, to jest z tym, to jest po prostu czas lata, kiedy moja twarz jest troszeczkę bardziej opalona i chcę jakby podkreślić te opalenice, to wtedy używam tego. Pomimo, że ten wygląda na dosyć ciepły kolor, on wcale taki nie jest. Tak samo i ten. To są dosyć takie neutralne, chłodne kolory, dzięki czemu one pasują po prostu większości osób. Poza tym te cienie do konturowania, te wkłady do konturowania twarzy, tak, jest o tyle dobre, że ich pigmentacja jest naprawdę świetna, ale są to produkty, którymi nie zrobicie sobie kuku, nie będzie żadnych plam na twarzy, one się pięknie rozcierają i wtapiają w podkład, więc tak, to jest naprawdę świetny produkt. Aczkolwiek nie wiem, jak wygląda jego dostępność. Ja kupowałam i zamawiałam tą paletę z drogerii Natura i to przez ich stronę internetową, bo w momencie, kiedy ona była w sprzedaży, bo to jest współtworzona paleta z Danielem Sobieśniewskim, ona nie była dostępna stacjonarnie. Też mam paletę cieni z tej samej serii, którą raczej rzadko używam, choć bardzo ją lubię, ona jest bardzo ładna i cienie, które są w środku, mają naprawdę fenomenalne wykończenie, pigment i też równie dobrze się rozcierają. Poza tym zestawem do konturowania używałam jeszcze krążka tego, to są kremowe produkty do konturowania twarzy i to jest też Kobo Professional. To są produkty w kremie, czyli w momencie, kiedy Wasza buzia ma świeżo nałożony podkład, ładnie wklepany, tym konturujecie buzię na mokro, nie na sucho, bo wtedy na bank będą plamy, na bank będzie wyglądało to fatalnie. Produkty mokre nakładamy razem na mokro, produkty suche nakładamy na sucho, czyli już na przypudrowaną buzię i wtedy jest efekt końcowy. Puder, którego używałam na twarz, jest to Makeup Revolution Pro i to jest puder do twarzy, już Wam mówię, Hydra Matte i to jest Transparent, to jest, widzicie, biały po prostu proszek, biały puder. Ładnie utrwala, ale nie robi efektu takiego wysuszenia się skóry, że ta skóra jest widocznie sucha, przesuszona, czujemy go na twarzy i czujemy takie ściągnięcie na buzi, jak to robią często produkty utrwalające, po prostu żeby scalić cały ten makijaż, który my mamy na buzi, tak? One muszą go po prostu tak jakby ściągnąć, czyli jeszcze tak jakby tą wodę, to nawilżenie, które on ma w sobie, jeszcze tak bardziej ściągnąć ze sobą. Przez to często są takie, często towarzyszy temu uczucie właśnie takiego ściągnięcia skóry, tak jakby skóra była sucha, mocno napięta. W tym wypadku tego nie ma. Aczkolwiek, żeby mój makijaż utrzymał się jeszcze lepiej, jeszcze dłużej, ja użyłam setting sprayu z Avonu i to jest Magix. Bardzo dobry, za nieduże pieniądze. W porównaniu do Urban Decay, który mam w kuferku i bardzo rzadko po niego sięgam, bo no dla mnie nie jest to to. Taki zachwalany, taki wspaniały, ale drogi nie znaczy nie wiadomo jakie dobre. Podkład, który mam na buzi,
i dał efekt tej nieskazitelnej cery. To jest Golden Rose. Początkowo bardzo się z nim nie lubiłam, ale to była też moja wina, dlatego że ten podkład wymaga od nas naprawdę bardzo dobrze pielęgnowanej skóry. Ta skóra musi być naprawdę w dobrej kondycji, żeby wyglądała naprawdę dobrze, żeby ten efekt nieskazitelnej skóry był realny, nie podkreślał on żadnych skórek, załamań skóry. Ja akurat na przykład, no dobra, mam taką, a nie inną cerę. Tu mam zawsze przesuszenie i mam takie mini, mikroskopijne zmarszczki, tak samo przy ustach, więc no niestety muszę go nakładać w te miejsce po prostu dużo, dużo mniej. To jest taka już, wiecie, na zasadzie warstwy resztka z gąbki, żeby tego nie było aż tak mocno widać, żeby nie podkreślało to, ale taka moja uroda. Tak to już jest. Poza tym cały makijaż twarzy przy tym podkładzie utrzymuje się naprawdę bardzo dobrze i to jest podkład dwa w jednym, rzekomo korektor i podkład, aczkolwiek odradzałabym używania go pod oczy. Jest to jednak produkt dosyć ciężki, bardzo kremowy, z naprawdę full cover, że jest pełne krycie, ale tak jak mówię, pod oczy on może być za ciężki, za mocny i na dłuższą metę używając tego kosmetyku skóra pod oczami może być widocznie przesuszona, dlatego do tego są przeznaczone korektory i proponuję używania korektorów. I tak będzie dla Was najlepiej i takie rzeczy proponuję. Tego pudru używałam na całą twarz do przypudrowania, dlatego że on nie robi takiego efektu przesuszenia się w okolicy pod oczami. Także on też się nadaje pod oczy i pod oczami skóra wygląda naprawdę na nieskazitelną, bardzo ładną. No cóż tu więcej mogę mówić. To są naprawdę fajne kosmetyki, dobre i nie są w bardzo dużych cenach. Co też ma bardzo dobry wpływ na chęć zakupu, bo sami rozumiecie. Jak nie jest drogie, ale dobre, to częściej po to sięgamy. Ja wychodzę z założenia, że nie ma co wydawać na bardzo drogie kosmetyki. Owszem, z czasem też zacznę chętniej po nie sięgać. Aczkolwiek jestem raczej z tych osób, które nie lubią przepłacać, ale lubią bardzo dobry makijaż, więc wybieram rozsądnie kosmetyki, wybieram je z głową. I staram się je tak dopasować do siebie, żeby nie było zbyt wielu bubli, ale i takie się trafią w niedługim czasie, bo w niedługim czasie będę nagrywała dla Was filmik buble. I do tego momentu żegnamy się i życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, pa, pa.